17 czerwca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Z zazdrości o kobietę pobili 20-latka. Przetarg na docieplenie bloku. Oddali krew w ZSP numer 3. Nowy sztab u brązowych medalistów. Wakacyjna oferta PCS-u. Waldemar Sokół odchodzi z GKS-u. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którym zarzuca się pobicie 20-latka. Motywem, jak się okazało podczas prowadzonego postępowania, była zazdrość o kobietę. 20-latek został pobity w Kleszczowie na ulicy Szkolnej. Trzem młodym mężczyznom w wieku od 18 do 21 lat nie spodobało się to, że rozmawiał w swoim samochodzie z młodą kobietą. Napastnicy wyciągnęli go z auta i dotkliwie pobili. Uszkodzili również nadwozie jego samochodu. Pokrzywdzony zgłosił się na posterunek policji w Kleszczowie. Funkcjonariusze zatrzymali trzech napastników, mieszkańców Radomska. Teraz za pobicie oraz uszkodzenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy bloku BTBS mieszczącego się przy Wyszyńskiego 6 wreszcie doczekają się kompleksowej termomodernizacji budynku. BTBS właśnie ogłosił przetarg na wykonanie prac. Prace będą kompleksowe. Wymieniona zostanie stolarka okienna, rynny, docieplane zostaną mury, dach, a także piwnica. Faktycznie, biorąc pod uwagę, kiedy ten blok powstał, no pewne sprawy remontowe może powinny być zrobione wcześniej. Ja chciałbym podkreślić, bo wiadomo, że w grudniu było to zamieszanie związane z czynszami. Natomiast decyzja dotycząca na przykład dokumentacji przeze mnie została podjęta na samym początku, jak zostałem tutaj prezesem. I się cieszę, bo właśnie wczoraj został ogłoszony przetarg na całość prac, więc zarówno to dotyczy dachu, ścian, okien. No i generalnie, jeżeli chodzi także o docieplenie i wysuszenie fundamentów, gdyż wiadomo, gdzie ta ewentualnie wilgoć czy ciepło po prostu. Z jednej strony wilgoć wchodzi, a ciepło z drugiej strony ucieka. Może bardziej chodzi tu o ucieczkę tego ciepła. Kiedy ewentualnie mogą zacząć się prace, kiedy mogą się zakończyć? To znaczy, zakładamy, że prace powinny się zakończyć do końca listopada, natomiast mi się wydaje, że w miesiącu lipcu najwcześniej, ale chyba w drugiej połowie, gdyż do 1 lipca jest składanie ofert. Wczoraj dokładnie tutaj sprawdzałem i z tego co wiem, to już zainteresowanie się zaczęło w pierwszym dniu po umieszczeniu tego w BIP-ie. I będziemy się starali, jeżeli nie będzie odwołań, to mi się wydaje, że na początku drugiej połowy lipca po prostu prace by się rozpoczęły. Połowy potrzebnych na ten cel środków BTBS uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Około 15% przekaże miasto, reszta to fundusze własne BTBS. Silnie wiejący wiatr złamał olbrzymie drzewo przy Rakówce przed mostem w okolicach Ronda. Na szczęście drzewo przewróciło się w stronę rzeki, a nie chodnika, na którym w tym czasie mogli znajdować się piesi. Porywy wiatru w ostatnich dniach są na tyle silne, że mogą wyrządzać szkody. Warto więc pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie parkować samochodów pod drzewami. Warto też usunąć wszystkie ruchome przedmioty z balkonów. Jak szybko się pojawił, tak szybko został zdjęty. Dziś wcześniej rano na wiadukcie przy Wojska Polskiego kilku mieszkańców zauważyło olbrzymi napis nawołujący posła Kaczyńskiego do przejścia na emeryturę. W redakcji rozdzwoniły się telefony, a na skrzynkę kontaktową TKB trafiły zdjęcia dokumentujące to zajście. Kiedy po godzinie 9 pojechaliśmy z kamerą pod wiadukt, okazało się, że po banerze nie ma już śladu. Kilkunastometrowy napis rozpłynął się niczym kamfora, zupełnie tak, jakby nigdy go nie było. Dodajmy, że wiadukt jest własnością kolei i od tak sobie dla demonstrowania poglądów i rozwieszania propagandowych materiałów używać go bez pozwolenia nie wolno. Z inicjatywy Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Bełchatów oraz przy współpracy z ZSP 3 dzisiaj odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Pobór krwi był dokonywany w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z udziałem i pomocą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Naszą akcję obsługuje tutaj, obsługują panie i pan doktor z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i to już się odbywa od kilkudziesięciu lat. Ta współpraca bardzo nam się podoba i muszę tutaj, korzystając z okazji, pochwalić, że starają się bardzo o to, żeby te ukucia były jak najbardziej delikatne i nie było śladu po ukuciach. No, ta krew jest zgromadzona w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, tam podlega dalszym obróbkom i przekazaniu do szpitali, do miejsc, gdzie ta krew jest potrzebna. Jak podkreślał prezes HDK przy KWB Bełchatów, każda ilość pozyskanej krwi jest cenna. Jest to akcja wyjątkowa, ponieważ 14 czerwca obchodziliśmy
Światowy Dzień Krwiodawcy i z tego też tytułu ta akcja jest organizowana, ale tak jak pani tutaj wspomniała, główny cel jest taki, żeby jak najwięcej krwi zgromadzić w okresie tym przedwakacyjnym. Wakacje to jest taki specyficzny okres, gdzie zdarzają się najczęściej te wypadki nieszczęśliwe i ta krew jest naprawdę bardzo wtedy pilnie potrzebna. A wiadomo, jeżeli ludzie wyjeżdżają, między innymi krwiodawcy też wypoczywają, nie ma kto tej krwi oddać, dlatego zawsze te akcje robimy przed okresem wakacyjnym. Nie ukrywam, że miesiąc temu, dosłownie z okazji Dnia Matki, też organizowaliśmy akcję w siedzibie centrali PG na ulicy Węglowej w Bełchatowie. Najrzadsza grupą krwi, jaka ogólnie jest w kraju, jest to grupa ujemna, no, mówimy tutaj o grupie ARH minus, BRH minus i 0RH minus, tak? Czyli taka najbardziej potrzebna? Najbardziej potrzebna. No trudno uratować taką osobę, która ma po prostu taką grupę krwi. Wiemy dokładnie, ponieważ na ilość członków, jaką posiadamy, jest to najmniejsza ilość osób, to jest właśnie z ujemnymi grupami. Kolejna akcja w sierpniu, także w ZSP numer 3. Powoli kształtuje się obraz pierwszej drużyny PG z Krybełchatów. Wiadomo, że zespół poprowadzi Francuz Philippe Blain, a pomagać mu będzie Robert Kaźmierczak. Philippe Blain najpierw związał się z bełchatowskim klubem na kilka tygodni. Po zdobyciu brązowego medalu zdecydował, że zostanie z zespołem na kolejny sezon. W składzie zostaje też najprawdopodobniej Fabio Storti. Z drużyną rozstają się natomiast odpowiadające za przygotowanie fizyczne Daniel Leukona i statystyk Francesco Oleni. Nowym statystykiem drużyny będzie Robert Kaźmierczak, który ostatnio związany był z klubem partnerskim PG Skry, Łuczniczką Bydgoszcz. Od 2014 roku wspólnie z Oskarem Kaczmarczykiem tworzy duet statystyków pierwszej reprezentacji. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Jak wówczas zagospodarować czas najmłodszym? Najlepszym rozwiązaniem będą zajęcia sportowe. Powiatowe Centrum Sportu przygotowało bogatą ofertę dla dzieci i dorosłych. Już jutro wystartuje turniej tenisowy dla kobiet. O szczegółach dyrektor Powiatowego Centrum Sportu. Organizujemy dla naszych mieszkańców turniej Grand Prix dla kobiet w tenisie ziemnym. Później organizujemy wakacje z PCS-em dla dzieci. Dzieci mogły wykorzystać nasz ośrodek Powiatowego Centrum Sportu, czyli nowy stadion, basen, lodowisko, tak, czyli halę letnią tak zwaną. Wszystkie dostępne urządzenia, które mamy na stanie, są jakby do dyspozycji dzieci. Oczywiście będzie to wszystko pod opieką osób, które będą to prowadziły, instruktorów, którymi dysponujemy i zachęcamy mieszkańców do tego, aby czynnie z nami spędziły te wakacje. Zapisy są na ferie dwutygodniowe, turnusy. Przez całe wakacje są zapisy, tych miejsc już coraz mniej, bo jest bardzo dużo chętnych. Rozszerzyliśmy ilość miejsc dla dzieci z naszego miasta i powiatu. Są to turnusy dwutygodniowe. Z tego co mam wiedzę na dzień dzisiejszy, już zapisy są tylko na te końcowe turnusy wakacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowego Centrum Sportu. Waldemar Sokół odchodzi z GKS-u. Po zaledwie 2,5 miesiącach zasiadania na fotelu prezesa klubu zrezygnował z funkcji. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej GKS Bełchatów S.A. Jednym z punktów posiedzenia było przyjęcie rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu spółki Waldemara Sokoła. Formalnie zakończenie pełnienia tej funkcji nastąpi w sobotę, 18 czerwca. Do tego dnia potrwa także przerwa w obradach Rady Nadzorczej. Kolejne decyzje po tym terminie. Waldemar Sokół pełni funkcję prezesa zarządu od 31 marca 2016 roku. Ważny moment w historii GKS Bełchatów. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.